Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 64. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 40, wersety od 10 do 18. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Oto nie powściągałem warg moich ty wiesz o panie sprawiedliwości twojej nie kryłem w głębi serca głosiłem twoją wierność i pomoc nie taiłem twej łaski ani twej wierności przed wielkim zgromadzeniem a ty o panie nie wstrzymuj wobec mnie twego miłosierdzia łaska twa i wierność niech mnie zawsze strzegą osaczyły mnie bowiem nieszczęścia których nie ma liczby Winy moje mnie przygniatają, a gdybym mógł je widzieć, byłyby liczniejsze niż włosy na mej głowie, więc we mnie serce ustaje. Panie, racz mnie wybawić. Panie, pośpiesz mi na pomoc. Niech się zawstydzą i razem okryją rumieńcem ci, co na życie me czyhają, aby je odebrać. Niech się cofną zawstydzeni ci, którzy z niedoli mojej się weselą. Niech osłupieją hańbą okryci, którzy mi mówią, ha, ha. Niech się radują i weselą w tobie wszyscy, co ciebie szukają, i niech zawsze mówią, Pan jest wielki, ci, którzy pragną twego wybawienia. Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawieniem. Boże mój, nie zwlekaj. Kolejne trzy rozdziały od 15 do 17 Księgi Powtórzonego Prawa, które za chwilę będziemy czytać, kontynuują temat prawa i sprawiedliwości w Izraelu, podkreślając miłosierdzie, sprawiedliwość społeczną, pobożność oraz konieczność utrzymania czystości kultu i wierności wobec Boga. Nakładają na społeczność Izraela obowiązek dbałości o słabszych członków społeczności. Uczciwości w sądownictwie i zachowania wyjątkowej relacji z Bogiem poprzez świętowanie i kult. Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów. Na tym będzie polegało darowanie długów. Każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną bliźniemu, nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata. Ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci Pana. Od obcego możesz się domagać zwrotu, lecz co ci się należy od brata, daruje twoja ręka. Ale u ciebie nie powinno być ubogiego. Pan bowiem pobłogosławi ci na ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje ci w posiadanie, jeżeli będziesz słuchał wiernie głosu Pana, Boga swego, wykonując dokładnie wszystkie polecenia, które ja tobie dziś daję. Bo Pan, Bóg Twój, pobłogosławi ci tak, jak ci to powiedział. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał. Będziesz panował nad wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują. Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje Pan, Bóg Twój, nie okażesz twardego serca wobec Niego, ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem, lecz otworzysz Mu swą dłoń i szczodrze mu udzielisz pożyczki, ile mu będzie potrzeba. Strzeż się, by nie powstała w Twym sercu niegodziwa myśl. Blisko jest rok siódmy, rok darowania, byś złym okiem nie patrzał na ubogiego Twego brata, nie udzielając Mu pomocy. On będzie wzywał Pana przeciwko Tobie. A ty obciążysz się grzechem. Chętnie mu udziel, niech serce twe nie boleje, że dajesz. Za to będzie ci Pan, Bóg Twój, błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy Twych rąk. Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju. Dlatego ja nakazuję: otwórz szczodrze dłoń bratu uciśnionemu lub ubogiemu na twej ziemi. Jeśli się tobie sprzeda brat twój, hebrajczyk lub hebrajka, będzie niewolnikiem przez sześć lat. W siódmym roku wypuścisz go wolnym od siebie. Uwalniając go, nie pozwolisz mu odejść z pustymi rękami. Podarujesz mu coś z twego drobnego bydła, sklepiska i tłoczni. Dasz mu coś z tego, w czym Pan, Bóg Twój, tobie pobłogosławił. Przypomnisz sobie, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. I że wybawił cię Pan, Bóg twój. Dlatego ci daję dzisiaj ten nakaz. Jeśli On ci powie: Nie pójdę od ciebie, bo miłuję ciebie i dom twój, gdyż dobrze mu u ciebie. Weźmiesz szydło, przekujesz mu ucho, przyłożywszy je do drzwi, i będzie twoim niewolnikiem na zawsze. Z niewolnicą postąpisz tak samo. Niech ci się to nie wydaje przykre, że puszczasz go wolno od siebie. Gdyż służąc Ci przez sześć lat jest wart podwójnej zapłaty najemnika, a Pan będzie Ci błogosławił we wszystkim, co uczynisz. Masz poświęcić Panu, Bogu Swemu, każdego pierworodnego samca, który się urodzi z większego lub drobnego bydła. Nie będziesz używał do pracy pierworodnego z cielców i nie będziesz strzygł pierworodnego swej owcy, będziesz je spożywał. Ty i twój dom przed obliczem Pana, Boga twego, rokrocznie w miejscu, które sobie obierze Pan. Jeśli będzie miało jakąś skazę, będzie kulawe, ślepe lub jakąkolwiek inną skazę, nie złożysz go na ofiarę Panu, Bogu Swemu, spożyjesz je w swoim mieście. Czysty i nieczysty człowiek może je jeść, jak się je gazele lub jelenia. Tylko krwi nie będziesz spożywał. Ale jak wodę wylejesz ją na ziemię. Przestrzegaj miesiąca Abib i święcenia Paschy ku czci Pana Boga swego, gdyż w miesiącu Abib, nocą, Pan, Bóg Twój, wyprowadził Cię z Egiptu. Złożysz ofiarę paschalną ku czci Pana Boga swego, z drobnego i większego bydła w miejscu, które sobie obierze Pan na mieszkanie dla imienia swego. Nie będziesz jadł wraz z nią chleba kwaszonego. Przez siedem dni będziesz jadł z tymi ofiarami chleb przaśny, chleb upokorzenia, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej, abyś pamiętał o dniu wyjścia z ziemi egipskiej po wszystkie dni swego życia. Nie zobaczy się u ciebie kwasu, w całej twojej posiadłości, przez siedem dni. Z mięsa, które złożysz na ofiarę wieczorem dnia poprzedniego, Niczego przez noc nie zostawisz do rana. Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej w żadnej miejscowości, którą ci daje Pan, Bóg Twój, lecz w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg Twój, na mieszkanie dla swego imienia. Tam złożysz ofiarę paschalną wieczorem o zachodzie słońca, w godzinie wyjścia swego z Egiptu. Upieczesz i spożyjesz ją na miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg Twój. A rano zawrócisz i pójdziesz do swoich namiotów. Sześć dni będziesz jadł chleb przaśny, a siódmego dnia będzie uroczyste zgromadzenie ku czci Pana Boga twego. Żadnej pracy nie będziesz wykonywał. Odliczysz sobie siedem tygodni. Gdy sierp zacznie rządzić zboże, rozpoczniesz liczyć te siedem tygodni. I będziesz obchodził święto tygodni ku czci pana, boga twego, z ofiarą według wspaniałomyślności twojej ręki, złożoną stosownie do tego, jak ci pobłogosławił Pan, Bóg Twój. Będziesz się cieszył przed Panem, Bogiem Twoim, w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg Twój, na mieszkanie dla imienia swojego. Ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także Lewita, który jest w twoich bramach, przybysz, sierota i wdowa, którzy żyją u ciebie. Przypomnisz sobie, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, dlatego będziesz przestrzegał tych praw. Będziesz obchodził święto namiotów przez siedem dni po zebraniu plonów z twego klepiska i tłoczni. W to święto będziesz się radował ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica. A także Lewita, przybysz, sierota i wdowa, którzy są w Twoich bramach. Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Pana, Boga swego, w miejscu, które sobie obierze Pan, za to, że Ci błogosławi Pan, Bóg Twój, we wszystkich Twoich zbiorach, w każdej pracy Twych rąk, abyś był pełen radości. Trzy razy do roku każdy mężczyzna ukaże się przed Panem, Bogiem Twoim. W miejscu, które sobie obierze, na święto prześników, na święto tygodni i na święto namiotów. Nie ukaże się przed obliczem pana z próżnymi rękami, a dar każdego będzie zależny od błogosławieństwa pana, boga twego, jakim cię obdarzy. Ustanowisz sobie sędziów i urzędników we wszystkich miastach, które ci daje pan, Bóg Twój, dla wszystkich pokoleń. Oni sądzić będą lud sprawiedliwie. Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i podarku nie przyjmiesz, gdyż podarek zaślepia oczy mędrców i w złą stronę kieruje słowa sprawiedliwych. Dąż wyłącznie do sprawiedliwości, byś żył i posiadł ziemię, którą ci daje Pan, Bóg Twój. Nie ustawisz aszery z żadnego drewna koło ołtarza Pana Boga swego, jaki sobie zbudujesz. Nie postawisz sobie steli, której nienawidzi Pan, Bóg twój. Nie złożysz na ofiarę Panu Bogu swemu cielca lub czegoś z drobnego bydła, jeśli by miały skazę lub jakikolwiek brak, gdyż brzydzi się tym Pan, Bóg twój. Jeśli się znajdzie u ciebie w jednym z miast Twoich danych ci przez Pana, Boga Twego, mężczyzna lub kobieta, ktoś, kto czynić będzie to, co jest złe w oczach Pana, Boga Twego, łamiąc Jego przymierze, przechodząc do Bogów Cudzych, by służyć im i oddawać pokłon, jak słońcu, księżycowi lub całemu Wojsku Niebieskiemu, czego nie nakazałem. Skoro ci to zostanie doniesione, Wysłuchasz i zbadasz dokładnie sprawę. Jeśli okaże się prawdą, że taką Ochydę popełniono w Izraelu, zaprowadzisz tego mężczyznę lub tę kobietę, którzy tej złej rzeczy się dopuścili, do bramy miasta i będziesz tego mężczyznę lub tę kobietę kamienował, aż śmierć nastąpi. Na słowo dwóch lub trzech świadków skaże się na śmierć, nie wyda się wyroku na słowo jednego świadka. Ręka świadków pierwsza się wzniesie przeciw niemu, aby go zgładzić, a potem ręka całego ludu. Usuniesz zło spośród siebie. Jeśli za trudno ci będzie osądzić jakiś wypadek, jak zabójstwo, spór lub zranienie, jakikolwiek proces w twym mieście, wstaniesz i pójdziesz do miejsca, które sobie obierze Pan, Bóg twój. Tam udasz się do kapłanów Lewitów i sędziego, który w tych dniach będzie sprawował urząd. Poradzisz się, a oni ci dadzą rozstrzygnięcie. Zastosujesz się do orzeczenia, jakie ci wydadzą w miejscu, które sobie obierze pan, i pilnie wykonasz wszystko, o czym cię pouczą. Postąpisz ściśle według ich pouczenia i według ich rozstrzygnięcia, jakie ci dadzą. Nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo od ich orzeczenia. Człowiek, który pychą uniesiony nie usłucha kapłana, ustanowionego tam, aby służyć Panu Bogu twemu, czy też sędziego, zostanie ukarany śmiercią. Usuniesz zło z Izraela. Cały lud słysząc to, ulęknie się i już więcej nie będzie się unosił pychą. Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg Twój. Gdy go posiądziesz i w nim zamieszkasz, jeśli powiesz sobie: chcę ustanowić króla nad sobą, jak mają wszystkie okoliczne narody, tego tylko ustanowisz królem kogo sobie pan Bóg twój wybierze spośród twych braci, tego uczynisz królem. Nie możesz ogłosić królem nad sobą kogoś obcego, kto nie byłby twoim bratem. Nie będzie on tylko posiadał wielu koni i nie zaprowadzi ludu do Egiptu, aby mieć wiele koni. Powiedział bowiem wam pan: Tą drogą nigdy wracać nie będziecie. Nie będzie miał zbyt wielu żon, aby nie odwróciło się jego serce. Nie będzie gromadził wielkiej ilości srebra i złota. Gdy zasiądzie na królewskim swym tronie, sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa z tekstu kapłanów Lewitów będzie go miał przy sobie i będzie go czytał po wszystkie dni swego życia aby się nauczył czcić Pana Boga swego strzegąc wszystkich słów tego prawa i stosując jego postanowienia by uniknąć wynoszenia się nad swych braci i zbaczania od przykazań na prawo czy też lewo aby długo królowali on i synowie jego w Izraelu Dziś kontynuujemy czytanie Ewangelii według św. Łukasza. Będziemy czytać rozdział 20, wersety od 1 do 26. Jezus po wybędzeniu kupców świątyni, wdaje się w dysputę z przywódcami ludu, co powoduje jedynie narastanie konfliktu na linii Jezus-Faryzeusze. Pewnego dnia, kiedy nauczał lud w świątyni i głosił dobrą nowinę, podeszli arcykapłani i uczeni w piśmie wraz ze starszymi i zapytali go. Powiedz nam, jakim prawem to czynisz, albo kto ci dał tę władzę? Odpowiedział im. Ja też zadam wam pytanie. Powiedzcie mi, czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Oni zastanawiali się i mówili między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to zarzuci nam, dlaczego nie uwierzyliście mu. A jeśli powiemy od ludzi, to cały lud nas ukamienuje, bo jest przekonany, że Jan był prorokiem. Odpowiedzieli więc, że nie wiedzą skąd pochodził. Wtedy Jezus im rzekł: Zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. I zaczął mówić do ludu tę przypowieść. Pewien człowiek założył winnicę. Oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał na dłuższy czas. W odpowiedniej porze wysłał sługę do rolników, aby mu oddali jego część z plonu winnicy. Lecz rolnicy obili go i odesłali z niczym. Ponownie posłał drugiego sługę, lecz i tego obili, znieważyli i odesłali z niczym. Posłał jeszcze trzeciego, tego również pobili do krwi i wyrzucili. Wówczas rzekł pan winnicy, co mam począć? Pośle mojego syna umiłowanego, chyba go uszanują. Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzali się między sobą, mówiąc, to jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo stanie się nasze. I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Co więc uczyni z nimi właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnice da innym. Gdy to usłyszeli, zawołali: Nigdy to się nie stanie. On zaś spojrzał na nich i rzekł. Cóż więc znaczy to słowo pisma? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. W tej samej godzinie uczeni w piśmie i arcykapłani. Zapragnęli dostać go w swoje ręce, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował tę przypowieść. Śledzili go więc i nasłali na niego szpiegów. Ci udawali pobożnych i mieli podchwycić go w mowie, aby go wydać z wierzchności i władzy namiestnika. Zapytali go więc: Nauczycielu, wiemy, że słusznie mówisz i uczysz, i nie ma ze względu na osobę, Lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno nam płacić podatek Cezarowi, czy nie? On przejrzał ich podstęp i rzekł do nich: Pokażcie mi denara, czyj nosi obraz i napis, odpowiedzieli Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I nie mogli podchwycić go na słowie wobec ludu. I zadziwieni jego odpowiedzią zamilkli. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok". Do usłyszenia.